Czcigodny księże proboszczu, drodzy gospodarze, pani przewodnicząca rady, panie wójcie z całą załogą, urocze panie i szanowni panowie, od samego początku tej kadencji skupiłem się właśnie na tej gminie, obserwując pracę pana wójta, radnych i całej wspólnoty samorządowej. I podziwiam, że obrali taką strategię zrównoważonego, że tak powiem, rozwoju gminy i w każdej miejscowości coś mieszkańcy mają. To jest piękne. A dzisiaj, jak się patrzy na kolejny obiekt, który jest oddany dla dzieci, dla rodziców, to budzi się w mojej głowie refleksja po tej kadencji Sejmu, gdzie, drodzy państwo, tyle eksperymentów robi rząd, tyle eksperymentów robi Sejm w stosunku do dzieci i do rodziców. To jest okropne, bo to jest fundament, gdzie dziecko się rozwija, dziecko buduje swoje wnętrze ku przyszłości. A tu eksperyment z przedszkolami, sześciolatkami. Myślę, że w aspekcie tym, to, co tutaj dzisiaj oddajecie, to naprawdę wymaga szacunku i pokłonu. To jest dobra inwestycja. Bardzo dobra inwestycja. Dzisiaj, kiedy, drodzy państwo, przepraszam, że taką nutkę tutaj podejmuję, gdzie ilość zgonów jest większa od ilości urodzin w naszej Polsce. To nie do pomyślenia było przez naszych rodziców, że takich czasów się doczekamy. I dzisiaj, jeżeli te dzieciaki dostają taką zachętę do tego, żeby patrzeć, to naprawdę chylę czoła przed wójtem, przed radą, że taką decyzję podjęli. I to jest piękne. Dlatego gratuluję tego. Na końcu chciałem też pokłonić się gościom i powiedzieć po węgiersku Juno Podkiwan. Dlatego, że akurat tak się składa w mojej pracy, że jestem wiceprzewodniczącym zespołu polsko-węgierskiego. A że są ze Słowacji, to na koniec dedykuję im piosenkę, bo państwo wiecie, że gdzie jestem, to ja i mówię i śpiewa. Hej, Janicku, Kajześ jest, hej, Janicku, Kajześ jest. Ratuj Górecki i Nasę Cholecki, przecie płynie w tobie góralsko krew. Ratuj Górecki i Nasę Cholecki, przecie płynie w tobie góralsko krew. Drodzy państwo, kończę swoje tournée, bo to jest pożegnanie lata. Dziękuję bardzo.